słuchaj, płaczesz, kochanie, czy jest ci mokro, czy jesteś głodny, czy masz kolkę A, B czy C? A on... Co to jest? Puzzle? O Jezu, dobrze, że duże. Ale jaja. Ona jest lepsza w tym, bo ona całe życie to robiła z całą rodziną swoją. Matko Boska. Ty, przy tym będzie godzinę trwało. Jezu, tylko nie pomyl klocków z moimi, posuń się. Ile to minut dzieci układają? To jest od trzeciego roku życia. A! Czyli no powinieneś tak dać radę. Strasznie śmieszne. Jezu, to żebyś nie wygrał tym kozelem, bo ja tego nie zdzierżę. Poczekaj, czekaj, czekaj, młoda. Jezu, już masz tyle? Bo jestem lepszy, to wiadomo. A czy ja na pewno mam wszystkie klocki? Chciałabym to policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, nie masz wszystkich, ale nie musisz. Ja parę schowałem. Nosek. Gdzie jest nosek? Nosek, nosek, nosek i ryj. Nosek i ryj. Ja nie wytrzymam. Nie można takich słów przy dziecku używać. Ale ja nie używam przy dziecku, używam przy tobie. Nie, nie, nie. Nie śpiesz się. Masz czas. Nie! Poczekaj, oszukujesz, mała. Nie oszukuję. Jezus. Nie! Ale to było łatwiejsze, to każdy widzi. Bo trzeba sposobem to robić. Co to jest? O kurczę, czekajcie, to trzeba założyć chyba, tak? Ubieramy te lalki? No, jak leży, to trzeba... Ale już jest czas start? Gdzie jest ten tyłek? O Jezu, to dobra, ty nie podglądaj. Gdzie, z przodu czy z tyłu to się zakłada? Czekaj, czekaj, czekaj. A, ty założyłaś tak, to chyba tak? Nie, nie, odgapię ode mnie. No chodź, tutaj tupetki ubierzemy. Rusz nogą. Czekaj. Pomóż, mamusi. Teraz rusz drugą. O nie, pierwsza spadła. O nie. Jezus Maria, dziecko, nie mogę cię tak oliwić, bo z ciebie ubrania zjeżdżają. Za dużo mamusia dała oliweczki. Ty, co to jest tutaj? A, na rzepę. Jezu, to dziecko chyba nie odpycha. Jest! Ty. Tatuś jest lepszy. Posikam ze śmiechu. Ale twoje dziecko nie wiadomo, czy przeżyło. To chodziło o szybkość. Kurde, boję się trochę tego, te dziecięce rzeczy nie są dobre. Dobra, daj teraz ja. Musimy ustalić, co to jest, ale ty jeszcze nie ustaw, co to jest. O Jezu, mam rację. Wiśnia. Coś kwaśnego, czerwony, kwaśny owoc. Jest chyba wiśnia, albo śliwka, śliwka. Śliwka. Możliwe. Nie, nie. To jest, tam jest truskawka. No truskawka może być, ale śliwka chyba. Agrest? Ale trzy aż są. Agrestu nie, co ty, to niepopularny owoc. Truskawka, jabłko. A co dało czerwony kolor? Śliwka. Śliwka czerwona? To jest kolor śliwkowy. No co ty, to jest czerwony. A śliwkowy to fiolet. Dobra. No właśnie widzę. Dobra, czyli mamy tam jabłko, śliwkę i truskawkę. Tak. Ale po tym to trzeba by coś usta wypłukać, przynajmniej winem czy coś, nie wiem. To na pewno ma jabłko. Nie, to na pewno ma banan. Jabłko, banan. Muszę jeszcze raz. Tobie to smakuje. Jak dziecko nie będzie miało jeść, to wiem dlaczego. Ty wszystko zjesz. Banan i jabłko. Jabłko, tak. Jabłko, banan. Lady first. Mhm. Trochę się boję, te słoiczki zawsze mnie przerażały. Jest. Jabłko i jabłuszko. To jest taki mus jabłuszkowy. I do tego jest dołożony owoc. Typu moim zdaniem? Poczekaj, poczekaj. Jabłuszko jest na pewno. Malina? Malina, tak pomyślałam sobie. Jabłko, malina. Jabłko, malina. Tu będzie banan na pan. Mhm. O, a to nawet dobre. Bananowe dobre. Banan, no to banan. Nie, poczekaj chwilę, poczekaj.
nie daje jeszcze. No daj, spróbuję, muszę się upewnić, czy to banan, bo tak mało. Nie, poczekaj, czy na pewno. Morela? Morela? No? Ale co, stawiasz na banana? Znaczy możesz dokończyć. Nie. Powiedz, jaki to owoc. Nie no, bananowy. Albo brzoskwinia. No coś ty. Jeden składnik? To jest banan. O. To jest do odciągania glutów w nosie chyba to. Czy nie? To jest to? Nie, przejdź. A gdzie jest końcówka? No tak, końcówka. O. No patrz, to jest tak. Jak? O, brawo. No chodź, popróbujemy. A ty ciągnij. Nie żartuj. To wygląda jakby tu jakiś smoczek brakował, by być, żeby było. Ty, to może być do smoczka. Że tu wkładasz smoczek. I co? Tu wkładasz smoczek, a żeby nie był tego, to sobie odkładasz go i na półkę, cyk. A może to jest do mycia smoczka? Ale nie będzie gryzło. Nie, to nakładasz na palec i myjesz dziecku zęby. A, brawo. Tak? Brawo, dawaj. Nie, dlaczego wszystko wpychasz do mojej buzi? Smuka to może być coś, co jest złe. Smuka, coś może leci. Co to jest smuka? Świnka Pepa. Świnka Pepa. Na pewno jakieś świnka to jest facet od świnki, czyli... Świnek. Nie. Jak to się nazywa facet od świni? Knur. No. Tak. Każda świnka ma swego knura. Dokładnie. To na razie nie idzie nam dobrze. Wiem. Mąki ziemniaczanej? Tak, na pupkę. Na odparzenia. Tak? Chyba brzuszek się... Co masuje? Masuje i ciepłym przykłada. Nie mam pojęcia. Kawa mu się przypomina. Nie opowiadaj, będziemy skompromitowani, okay, skończeni. Okay, nie, okay. Już wystarczy, że nie znamy odpowiedzi na pytania. Kawał nie wjeżdża. Dobra. W temperaturze... Woda do kąpieli, tak? Pokojowej. Nie, poczekajcie. Ja wiem chyba, że właśnie łokcie, czy coś się sprawdza czymś. Łokciem, albo może termometrem. I uważam, że powinna mieć 37 stopni chyba, taka mniej więcej jak ciało. O nie, to jest pytanie. No, indywidualna sprawa. Koło roku. Chłopcy później. Jeszcze chłopcy później, tak. Dziewczynki chodzą wcześniej i to różnie. Dziewczynki chyba koło roku, a chłopcy. Koło później. Czterech. Nie, no nie przeginajmy. No. No. To nie, myślę, że tak chłopcy rok i tam nie wiem, 4 miesiące, 5. Ciemieniucha. A to jest takie co. Kawałek gdzieś tutaj? To jest ciemiączko. O. Ale blisko. Bardzo. Poczekaj, ciemieniucha. Ciemieniucha to jest takie... Nie wiem, jak to określić. Taki ale wiesz? Rodzaj. Tak. To jest... Sząstka? Nie, tak, takie na skórze, jakby schodząca taka skóra z głowy tutaj dziecka. I to trzeba jakoś nawilżać i wyczesywać. Można na przykład rozłożyć tą pieluszkę i wtedy się dziecko kładzie na pieluszkę. Gdziekolwiek chce się dziecko położyć, żeby na przykład nie kłaść bezpośrednio na kanapę, na przykład, to kładziesz na pieluszkę najpierw. Można też zrobić w to kupę. No też tu się kładzie na ramieniu, jak dziecko się odbija, że jak mu się na przykład ulewa, to... No tak, żeby mu tego tak ulało się, tak. Świetne. To i... Bardzo dobrze to, jak bierzesz, robisz grilla i masz mięso, bardzo dobrze osocze bierzesz w to. Jak Boga kocham, do słowa honoru, do steków, bardzo dobre, to jest szóste zastosowanie pieluchy, jak będziemy mieli w domu, poukładane. No nawet jak dzieci nie było, to pieluszki te trochę były, zanim steki widzisz? Robiłeś na grilla. Jagnięcina, wszystko, ale to prawda. Dzięki Robert za pieluchę. A przykrywa się dziecko? Można ewentualnie, co? No. Gondola. A, no gondola. Gondola jest... to jest taka budka. Tak jak dzieci rysują wózek dla dziecka.
A spacerówka to siedzi raczej, no nie siedzi sobie tak, mhm. paseczki i tak dalej, taki zwykły taki wózek, tak? Body. A body to jest takie całe. Nie, body jest bez nóg. Jak u kobiet, body. A kaftanik, co to jest kaftanik? To tak jak myśmy temu dziecku zadali. Że do tyłu. Nie. To myśmy tym lalką zakładali. To jest taki kaftanik ten. Taka lalki. Bluzka? Tak, i z tyłu zapinane chyba. A pajacyk to jest taki całe. Co ma stópki też chyba, no nie? Czy to jest taki, co zakłada się dziecko całe takie, ze stópkami? Ze stópkami to są chyba śpioszki. A pajacyk to jest jakby śpioszki bez stópek. Albo odwrotnie. To zależy. No, bo moim zdaniem indywidualnie. Ale musi chyba mieć 3 lata. Czy... Nie, może pójść wcześniej pod warunkiem, że już nie chodzi w pampersie. Musi samo dziecko się załatwiać, żeby go przyjęli do przedszkola. No ja kupiłam smocze. Kilka, bo są fajnie designerskie. Powiem wam jedną rzecz. Ja osobiście lubiłem smoczek, tak? Dlaczego moje dziecko mogą pozbawiać tego? Nie, smoczek ja tak. Nie mam pojęcia, nie znam tego w ogóle. Mam tę moc, mam tę moc. Proszę, piosenkarka, no. Tak, a dalej nie znam. No i jak? Było chyba nie najgorzej, ale jeżeli wy macie ochotę nam o czymś napisać, to zapraszamy do komentowania. Jeżeli macie jakieś cenne uwagi i podpowiedzi, to my z chęcią wszystko przyjmiemy. Ale na zachętę łapki w górę możecie naciskać, tak, bo tak, to tak, będzie tak. pozytywna energia, żeby tę wiedzę przyswajać. No i nie zapominajcie o dzwoneczku, bo to dopiero nasz początek tej rodzicielskiej przygody. Dziecku dzwoneczki też się przydadzą. Tak, więc chodzi o to, żebyście nie przeoczyli naszych etapów rozwoju w tym temacie. To fakt. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. A teraz wam powiem kawał, jak to się mierzy temperaturę. Jezus Maria. Wiesz jak? Jaka musi być temperatura? Że jak dziecko kąpie za uszy, żeby sobie paluszków nie poparzyć. Nie znoszę go.